Gminne programy w zdecydowanej większości finansowane są ze środków, które pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Te pieniądze mogą trafić wyłącznie na realizację tego programu, a programy te mają charakter jednoroczny. W związku z tym, jeżeli w danym roku nie zostały wydane pieniądze, powinny one zostać przeniesione na rok następny. Natomiast po reformie ustawy o finansach publicznych sytuacja troszkę się skomplikowała, ponieważ gminy nie mają obowiązku ogłaszania w tym zakresie uchwał o środkach niewygasających. Pojawia się pytanie, co dzieje się zatem z tymi pieniędzmi. Eksperci wskazują, że w kolejnym roku te niewydane pieniądze trafiają albo do nadwyżki budżetowej i tam powinny zostać rozdysponowane na programy. Program, ale istnieje takie ryzyko, które powinniśmy sprawdzać, czy rzeczywiście taka sytuacja występuje, że niewykorzystane pieniądze trafiają do puli, która jest związana z deficytem gminy i dług, bieżący dług gminy zostaje z tych pieniędzy zaspokojony. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie, czy faktycznie te niewykorzystane w danym roku środki są przekazywane na Kolejny rok.